inwestować w to, co mu będzie bardziej służyć, do jego rozwoju. Kto dzisiaj tak myśli? To jest właściwa i poprawna logika postu piątkowego. Natomiast w historii Kościoła wiemy, że piątek jest 3 dni przed niedzielą. 3 dni przed dniem, kiedy człowiek powinien, musi, bo przykazanie tak nakazuje, pójść do kościoła. Moi drodzy, wielu ludzi spośród naszych babci i dziadków tak przeżywało swoją religijność. Pościli w piątek, pościli w sobotę, tak, że jak poszli w niedzielę na mszę świętą, to wiedzieli, że jest to łaska Boża, ale w logice nauczania kościoła wiedzieli, że mają bardzo konkretną wartość ekonomiczną, którą mogą zostawić dla swoich dzieci, to widzieli w świętym. Ale